Najgorsze, co może przytrafić się rozgadanemu youtuberowi, który nagrywa horrorki, jest moment, w którym twórca gry sobie myśli, a to damy mechanikę nasłuchiwania u potworów. I tak, w iWalki ten potwór, który tak ostatnio mnie przeraził, będzie słyszał, co mówię do tego urządzenia. Boże, jestem Lizowski, a to jest kolejny odcinek z iWalking. W każdym razie możecie stawić opensję w górę, ponieważ jak pamiętacie, ta gra jest straszna. A wracam do tej gry nie tylko ze względu na nową mechanikę nasłuchiwania mikrofonu, ale również przez to, że prawdopodobnie jest nowy ending, są nowe klucze i nowe pomieszczenia, które możemy zwiedzić. Dlatego bez zbytnego gadania rozpoczynamy. A wy możecie zostawić taktyczny sztywekąt w komentarzach pod filmem. Na pewno się przyda. Teraz będę mówił czasami ciszej. Ale miejmy nadzieję, że ta jedna kreska nie spowoduje, że tu przyjdzie. Więc na razie ci poszukamy klucza. To będzie jeden z najcichszych let's play, jakie kiedykolwiek nagrałem. A ja nienawidzę mówić szeptem, bo strasznie wysycha mi gardło. Słychać go jeszcze, jest okej. Może na razie wyłączymy to radio. Mam nadzieję, że nas nie usłyszy. Myślę, że jak będę mówił takim półgłosem, to nic ci nie stanie. Teraz tutaj możemy wejść nie tylko po północy. Możemy wejść tutaj dopiero wtedy, kiedy będziemy mieli klucz. To chyba będzie klucz czerwony, bo są trzy nowe klucze. Trzy albo dwa. Jest na pewno złoty klucz do tych złotych drzwi, do których się też nie dostaniemy. To miejsce jest naprawdę ogromne, tak jak powiedziała nasza bohaterka. Ale wiecie, co jest najgorsze? Klucze już nie są podświetlane. Żadne przedmioty nie są podświetlane, a to, co znalazłem, chyba się nam przyda. Bo skoro tej mechaniki już nie ma, to może teraz będziemy mogli otworzyć te drzwi, jeżeli znajdziemy zegar. A teraz się nie przyjrzałem, czy taki zegar był, czy go nie było. Ale fantastycznie się czuję, kiedy nie muszę krzyczeć na nagraniach. Moi sąsiedzi pewnie też odetchnęli z ulgą, ale w momencie, w którym iWalki do nas przyjdzie, to raczej nie będę cichym youtuberem. A teraz możecie doświadczyć takiego ASMR. O, idzie tutaj. Oj. Ciii. Nie chcę jeszcze sprawdzać tej mechaniki. Jeszcze nie. Tam jest zegar, widzicie? Myślę, że możemy już odejść. Raczej mnie nie usłyszy, jak będę w tym miejscu. To chyba usłyszał. Myślę, że już mogę mówić normalnie. Ja po prostu myślałem, że on za nami idzie, już myślałem, że to już będzie jumpscare, to już mogę krzyczeć. Tylko, że jakby wszedł za mną, bo nie wiem, czy on... Kurde. Zaś te zwłoki porozwalane i te worki wszędzie. Mogę się tutaj schować? Jest, mogę. Idziemy do tamtych drzwi zobaczyć, czy da się otworzyć. Bo mówiliście mi, że się da otworzyć te drzwi. O, jest jeszcze jedna wskazówka. Czyli to jednak troszkę inaczej działa. Czyli musimy mieć wszystkie wskazówki, nie tylko godzinową. Miejmy nadzieję, że to musi być punkt 12. Moment. Ale to jest uporczywe, bo nie mogę kliknąć konkretnego. Nie mogę konkretnej wskazówki kliknąć. Dobra, teraz chyba zadziałało. Dobra, był za ścianą, spokojnie. Nie ma źle. Biegnę. Mam nadzieję, że mnie nie usłyszę. Ja wierzę, że się tutaj schowam.
Nie słychać go. Idzie. Udajmy, że nas nie ma. Nie ma nas. Ale dziwnie się czuję, jak jest tak cicho, jest creepy, jest za duży klimat, teraz pierniczę to. Ja go nie wołam, sami go zawołajcie. Nie ma mnie tu! Halo? Dobra, nie słyszy mnie z takiej odległości. Albo jednak... Dobra, wejść tu nie może. Halo? Okej, dobra. Na to wychodzi, że mogę mówić troszkę głośniej. Bo... mam podgląd mniej więcej, jak głośno mówię. I kiedy mówię tak, to nas słyszy. A kiedy mówię tak, to raczej nie ma możliwości, by nas usłyszał. Mimo tego, że wy słyszycie mnie na podobnym poziomie. Jak wszystko zależy od tego, jakie... Wiesz, co jest najgorsze, że jak on się czołga, to on podchodzi i jeszcze głowa mu wchodzi pod naszą osłonę. To jest ohydne. Idź stąd! Do drugiej kryjówki. Ja pierniczę, jakie to jest straszne. Nie wiem czemu, ale mnie tak przeraża ten typ. Są straszniejsze potwory, tak? Na przykład w Araya, wszystko tam, takie te home sit home, wszystko to było straszniejsze w pewnym stopniu niż to, co jest tutaj, ale... Ta świadomość tego, że on nas słyszy, że jest szybszy niż my. Brak podświetlonych przedmiotów może być problematyczny później. Teraz cały czas obserwuję strzałkę, czy głośno mówię, czy... Trzeba to rozegrać w taki sposób, nie ma innej opcji. Tu jest jakiś przedmiot, tak jest wskazówka do zegara. Ten zaś wkurzony. Ja tą wskazówkę muszę ogarnąć, jak to zrobić. Wcześniej trzeba było po północy wejść tutaj. A teraz widzę troszkę inaczej. O, ktoś tutaj mówi! Chyba słyszysz myśli z własnych, kurde gnoju jeden. To są gry, których nienawidzę. A te gry nienawidzą mnie. Uzupełniamy się idealnie. 30 decybeli chyba tam jest ten poziom wykrycia, a ja nie wiem, na ilu decyblach ja teraz mówię. Muszę być prawdziwy. Muszę to sprawdzić dokładnie. Cały czas trzeba te same rzeczy sprawdzać. Dobra, teraz lecimy sprintem, nie ma co! Poszedł. Tu jest wskazówka, widzę. Na ziemi sobie leży Owen. Mam pomysł. Aiwoki! Wydaje.
To chyba nie tak miało wyglądać. Miejmy nadzieję, że nas tutaj nie złapie. On chyba nie wie, jak nas złapać. Moment! Co do cholery jasnej? Skąd tu się drzwi wzięły? Dobra, jestem bezpieczny w tym miejscu, więc w takim razie możemy sobie chwilę porozmawiać, ale by to irytowało, kurde, że tyle czasu mi to zajęło, żeby tutaj wskoczyć. Okej, dobra. Czyli można dołem i górą przejść. Dołem jest bezpiecznie, górą jest też bezpiecznie, tak w miarę. Czyli można go tu wkurzać bardzo. No ale o co chodzi z tymi drzwiami? Mogę skakać, więc mogę otworzyć te drzwi jakoś, więc może to jest czerwony klucz. Prawdziwy. Ech. Zaraz. Mam nadzieję, przynajmniej, że to chodziło, że otworzyłem tamte drzwi. Ale on musi teraz tu przyjść. Powiedzieć, że... Good job, dziżowski, good job! Jeszcze możemy się cofnąć i ukryć. Otworzyło się. Mi mniej więcej jak to zrobić, więc postaram się. Bo tutaj mam otwierać te drzwi według tego, co mówią mi te dzieci, tak? Aha, ona mi kombinację powiedziała. Losowo se klikałem. O co chodzi? Co to był za dźwięk? Czy tu jakiś, który znajdę? Tutaj też to nie działa. No, mi też. Chyba wszedłem jakiś portal. Coś tutaj jest, coś trzymał. Są karteczki znowu jakieś. Don't. Nie przywołujcie. Czyli próbowali coś przywołać. Pan tutaj jest chyba. Chyba już nie jestem sam w tym miejscu. Przyszedł. Jakby co? Jestem teraz pomiędzy światami. Uwolniłem ich. Mogę być z siebie dumny w jakimś sensie. Więc spełniłem swoje zadanie. No ale pytanie. Co dalej? Czy uciekamy stąd? Czy szukamy piwnicy? Myślę, że na razie priorytetem będzie ucieczka. Myślę, że to trzeba będzie rozbić na więcej niż jeden odcinek. Szczególnie, że tu już nie jest bezpiecznie. Tutaj nie ma. Gdzie może być klucz? Gdzie może być klucz do cholery? Za złotymi drzwiami.
Jezu, ale mi przestraszył, aż mi się włosy najeżyły. Myślę, że tym optymistycznym akcentem możemy zakończyć ten odcinek. To jest dodatkowy ending w postaci zabicia się samemu. Zostaniemy w tym domu na dłużej, myślę. Ponieważ tu trzeba do tego podejść bardziej taktycznie niż ja. W tym momencie. Podobno się kolejnym razem. Jeżeli macie jakieś sugestie co do tego, gdzie mógłbym te przymioty znaleźć, to dajcie znać w komentarzach pod filmem. Kolejny odcinek, przychodzę to na 100%. Nie ma innej opcji. Trzeba zmienić wszystko i wygrać to. Teraz to były takie podchody z nim.